rodziny kowalskiej, z dziada, pradziada. Mój ojciec był kowalem i ojca, ojciec tak samo. A w dodatku jeszcze przekazałem też mój syn. On tak, co ja potrafię robić, on tak samo. Interesuje się też właśnie kowalstwem. Także tradycja kowalska nie zaginie w moim rodzie. Mój braci, to jeden inżynier też zawodu kowal był. Pracował w przedsiębiorstwie naftowym, w Grabownicy, tam na grabach, też był kowalem. No i jeden w terminalu, który jest też na emeryturze, też pracował jako kowal. Także się to w szczeblach szło. Ciężka praca jest kowala, no, powiem, ciężejsza jak od murarza. Czasami, jak coś cięższa praca była, to żona moja tak samo o tym biła. Trzeba. Były dzieci małe, były, a trzeba było coś mi się zrobić. Coś zrobić, bo tak jak dum murowany stawiałem, trzeba było wszystkie ukłucia do drzwi, wszystko, ja wszystko sam porobił. Zdobione takie różne wzory. U mnie na wieżce to jeszcze ja jedyne, co je. Co potrafię coś zrobić, czy do sprzętu rolniczego coś naprawić, to przychodzą do mnie, to mam czas. To tam jest taki, że ja nie odmówię, dobra, jest, przynieś, czy tam remieszę, czy tam co inne, czy zęby dobrą. No, bo to się zużywa w ziemi, jak podczas prac polowych. Bo mi wszystko można zrobić. I spalić, i poparzyć się, no i coś wykuć. Z rana, tak do południa, w kuźni można pracować ze śmiało. Tam wyjdzie trochę tego potu, ale nie tyle. Bo już później, jak się nagrzeje mur, z jednej, z drugiej strony, no nie ma czym dychnąć. Ciężka praca jest, ale no trzeba usługi ludziom też coś zrobić.